Siema, siema, w kolejnym odcineczku. Zaczynamy odcineczek od naszego meczyku z PSV. Nowy team, nowe możliwości. Liczymy, że coś więcej tej sobie poradzimy, tak? It's time to win. Mamy mocną ekipę, no musimy wygrywać w końcu. Paru odeszło, paru przyszło, no i trzeba walczyć, tak? Ma pierwszy meczek na spokojnie tutaj na dziurę. Nic nowego, ale powolutku. Mamy Ligę Europy, mamy szansę, tak? Sporem gramy. No i trzeba ich pyknąć po prostu. Nie ma zmiłuj. Co graliśmy już tu? Nie graliśmy. No to pierwszy meczek, no. Analiza tureckiego zespołu. Usawicia mają ciekawe. Co, lecimy? Tylko zmianę zrobimy, co? Młody sobie zagra zamiast starego. Irland może sobie zagrać zamiast niego. Ktoś jeszcze? Chyba nie. Nie, tak zagramy. Powinniśmy tak czy tak wygrać? Nie, remis. Ok, jak zagrali z przodu sobie? Land 6-3, Koran 6-0, czyli średnio, ale obrona jeszcze gorzej. Jak to będzie znowu ciąg remisów, to ja nie wierzę w tą gierkę. Ich to powinniśmy rozjechać z taką Spartę Rotterdam, to powinniśmy walić na łeb, aż miło po prostu. Bez problemu, do 0-3, no i 0-0, no i kurwa to jest niepojęte po prostu, że tak wygląda. Więc gram na kolejnych kasztanów. Tu to powinniśmy rezerwowym składem na nich wygrać. Nawet nie patrzeć na tą ekipę, match day. Bierzemy normalnie, tu wchodzi on, tu wchodzi Paula, Land. Takie zmiany robimy w dupę, to musimy to wygrać, bez przesady, ty. A tu już nie, to sobie odpuścimy, ale tu... Tak zrobimy, a Smolnik sobie zagra. No i tak, to jest pół rezerwowy skład, ale bez jaj. 1-1, no to jest kurwa pierdolnięte po prostu. Nieważne co my zrobimy, fajnie, że Koren z bramkę strzelił, to jest akurat plus. Ale 40 remisów pod rząd, przecież to w ogóle sensu nie ma. Ta gra jest jebnięta. Co, match day, AZ Alkmaar. Wow, 1-0, niesamowite, ale się zmieniło, ulala. What a crazy shit. Dobra. Środkowy obrońca został w drużynie tygodnia. Valwijk, spoko miasteczko, patrzymy co tu się dzieje i ciśniemy bez zmian, boom. 2-1, no ale to są takie przepychane, że to nie powinno tak wyglądać. Z przesady, że tak ciężko to idzie. No, Dynamo Zagrzeb. Nie wiem, tu gramy pierwszym składem i nic nie zmieniam. Ale fajnie było coś w tej Lidze Europy powalczyć. Oni na pewno już mają lepszy skład, no ale nie lepszy od naszego, bez jaj. No, 4-2. No i tak powinno być ciągle, że tyle bramek padujemy. A nie jakieś jajca tu się dzieją. Zobaczymy po tym meczu. Jak ten mecz zremisujemy albo przegramy, no to my się popatrzymy ze zmianami. Oktober 24 jest. Jest jeszcze na spokoju się dużo wydarzyć może. 3-0. Okej, okay, nie trzeba zmian. Może musieli się wzgrać ze sobą. Chuwie. Zobaczę też, czy mamy tutaj tak... Skład hub, czy mamy wszyscy plany treningowe? Tu oczywiście, że nie mamy, więc ten just. Tak. A tu może być. Okej, okay. To jesteś wingback. Okej, okay. Confirm. Ten just nie ma. Ktoś jeszcze to jest zbalansowany. Ty jesteś od groma, mamy zbalansowany, więc. Okej, okay. To jesteś młodszy, więc spoko. Dobra, ty jesteś już zbalansowany, co najkrócej to, więc możemy to ci dać. Ci też możemy coś dać. Dobra, może być. No dalej, szukamy. Mamy box to boxa już. Akceptujemy. Daj. O, ty nie możesz być zbalansowany. Ty musisz mieć coś najkrótszego. To jest najkrótsze chyba. I ball playing. To tam możesz zagrać wtedy. Half winger jesteś, ok. O, ty. Wszystko podobnie jest. To Shadow Striker niech robi. O, i Farias. Poachera ci zrobimy? Czy targeta? Ja Poachera mam zrobić. Ty zbalansowany, to może być target. Dobra, może to zrobione. Teraz finansowe machlojki. Nic nie ma tutaj, więc ludzik jest. Co, ciśniemy dalej. Groningen przed nami. Jazda z nimi. Van den Bommel i Rijkov. Drużynie tygodnia. Spoko.
Trzeba też zmiany robić, bo tutaj nie wszyscy mają kondycję. Szczególnie tutaj w środku pola, więc tu wejdzie land. Wszyscy w miarę git. Czy najgorzej kto ma w sumie? Tak, najgorzej ma w sumie nasz napastnik. Zagra sobie Scarlet, bo czemu nie? I co? Też powinniśmy wygrać na ludzie. 2-1 pod Griffs. A, to był Orange Baker. Spoko. Pucharek z Holandii, spoko loko. I znowu z nimi gramy. A pierdolniamy ich tutaj również. Na spokoju, match day. A nie analizuję, bo to nie ma sensu, bo to nic nie daje. Ty możesz sobie odpocząć, i zaś niech on zagra tutaj w środek pola, tu zagra on sobie. No i ciśniemy. I 3-1. Brawo, Moder, Fariasz. Spoko loko. No wiedziałem, że ten Fares będzie dobrym zastępcą pana Bogusza. Dobra. Z belgijskim klubem będzie Moder i Farias są na topie. To oni muszą grać na pewno. A tu gramy z nimi. Moder i Farias muszą grać. To kto może nie zagrać? Wszyscy lepiej jakby grali, tak to wygląda. I nie grają wtedy. Bez zmian jak w Europie. 2-1 przegrywamy. Co? Ryzy i Small najbardziej. Ale nikt się za bardzo nie popisał, więc no. Szkoda gadać, bo to nie jest aż tak dobry zespół. Jest to już lepszy zespół z wyższej półki, ale no bez przesady, żebyśmy mieli z nim takie problemy. Że zremisować z takim zespołem spoko, ale no przegrać to bez przesady. No tu Paula sobie zagra. Land. Tak. Zostaniesz też. Kajto tu może zagrać, on niech sobie zagra. On jest Alves. Misklik to był. Więc przyjdziemy do wyniku zaraz, na spokojnie. Bo nie będę z Wolu grać. Bez przesady. Jump to result, 1-1. Mega, zajebiście. Powiem to przez to, że byłem w tej symulacji. Zawsze się buguje gówno. A co, kręcimy? Do 20. Trochę te kariery straciły takiego fanu dużego, niestety. Chciałbym to jakoś bardziej się wczuć w ogóle, ale jakoś nie wiem, nie podało mi się, co tu się dzieje. Póki co przynajmniej. Dobra. Jakieś zmiany? Chyba nie, bo tutaj sporo czasu było. Dobra, to nie grają. I co? 2-1. Okej. Okay. Może być. O tej Ajax zremisował, AZ Alkmaar. Spoko. Co? Z Besiktasem gramy. Smijans dobrze zagrał. A to raczej pierwszym zespołem zagramy, nie będziemy kombinować. W sumie przegraliśmy, to fajnie jest wygrać taki mecz, więc lecimy do nich. To już mocny zespół. 1-1, tu ok. Tu w miarę 1-1 pasuje, że z takim zespołem mamy. To jak ligowo wygląda? 32, tyle co Feyenoord mamy, ok. To spoko. Powoli jakoś to leci. Co, match day. Musimy z nim wygrać po prostu, boom. I 2-0, brawo. Gboho. Strzela dwie brameczki na 6 PO. Też fajny transfer, jak widać. Możemy sobie takie wstępne sprawdzenie zobaczyć. Statystyczne. On, jak zawsze, bardzo dobrze gra. 7-0-4 w total, no. Small. Okej. Okay. Dup nie urywa, ale jest okej. Okay. Tour losowa. San Just. 6-7, ok, 6-77, ale w Europie tragicznie gra on, póki co. Ty nic nie zagrałeś, ty, ok, może być, ty, no tak jak to ławkowy. On ok gra, no, widać, że stary, doświadczony, spoko. I 7 ramek ma, to trzeba dodać. Mijans bardzo spoko, czy ogólnie środek pola dobrze, no. Modern najgorzej, i tak dobrze. Tu ok, ale dupy nie urywa. Ale w Europie chociaż dobrze zagrał. Tu gorzej już. Tu w Europie 2 mecze i 6-8 miał, więc bardzo dobrze. Paula 7-1 w Eredivisie i 6-3 w tym. 7-2. Widzę, mówię, Paula, nieważne jak będzie mieć overall, to i tak zawsze goni tutaj. Dobrze, tu bardzo dobrze. Patrzcie, po bramkach to jest nasze top 3. Dziwne, że on jest na drugim miejscu, ale dobra. I w asystach też on najwięcej daje. No i Modder tam się pojawił, więc okej, to wygląda, no.
Dobra, oranżowy kap to jest nieistotny kap, więc to będzie dużo zmian akurat. Takich logicznych też nie będziemy pchać aż tak tragicznie, ale zmienimy sobie. Farias taki mecz może odpocząć. Tu nie Farias, tylko Paula. Środek pola cały zmieniamy. Tak, i Koren na pewno. Do środka ty i ty zagrasz. Na prawej zagra sobie on. I patrzymy, co się dzieje. 4-3 po dogrywkach. Ok. Nic takiego, nie jest to istotne dla nas. W dupie to mamy ten kap, więc spoko. Niech tam ten SB się męczy. No i co? Rezerwowi przegrali, no co? Może pierwszym byśmy wygrali, ale no mówię, to nie jest na tyle istotne dla nas. Okej, okay, Rico zmęczony. Ktoś ma siłę, no tak średnio, chyba że zrobimy tak. Nie zrobimy tak. Kurę, to masz minus 7. Moder jakby zagrał. Minus 3. A ty ile? Na misie? 4. Tu Moder sobie zagra i tyle. Moder na napadzie, na luzie i tyle. 1-0 po Brazier. Moder 7-4. No mówię. No. Jak on tylko minus 3, 7-5 oceny miał, więc nieźle. Gramy z wyżej notowanym zespołem, więc ciekawe. Serduszka grają. Po 5 meczów mam rozegrane. No, tak ciekawe to wygląda. Dobra, tak. Gramy bez zmian. 2-2. Za dużo tych remisów. To są problemy właśnie, że tyle remisów się robi. Bardzo dużo punktów tracisz, a za bardzo nie zyskujesz, więc słabo. A z Feyenoordem zmian nie robimy. To ważny mecz jest. No i ciśniemy. Z drugim miejscem. 2-2. Tu może być. Zależy, czy ktoś. O, Ajax sobie zremisował, AZ Alkmaar wygrał. To jest minus. To jest akurat minus, bo AZ sobie nadgonił. A tak poza tym to luz. Ważne, że trochę przerwy tutaj jest. W naszym grudniu i trochę się rozbudzimy i gramy. Tak, nie zmieniamy nic oczywiście. Bum. 3-2 przegrywamy. I kto zawalił? Tam Moder i San Just nie grają w kolejnym meczu, bo najbardziej zawalili. PSV przegrało jakiś plus. Moder i sam Juice. Ok, dużo przerwy teraz jest. No co? Trzeba przelecieć to. Jakieś mistrzostwa świata czy coś są. Dobra. Z Fortuną Sittard gramy. I tak, match day. Niestety panowie. Nie tak, tylko tu zagra sobie pan Koren. Z San Justa zagra Anderson. No i gramy takim składem. I co? Wygrywam 2-0. Koren zagrał na 7-3, Anderson 7-4. I spoko. Spoko loko. No Midland gramy teraz. No i co? No kolejny ważny mecz. Robimy takie zmiany, że zamiast jego zagra sobie nie Land, tylko Koren sobie zagra. On sobie poradził ostatnio, więc zasłużył. I 3-1 przegrywamy. Koren 4-8, ale ogólnie wszyscy słabo zagrali. I jak to się dzieje, nie mam pojęcia. Bo to akurat z nic, że z nimi przegramy, tak to jest ostatnie, co mogło się wydarzyć, tak szczerze. Więc przykre to jest, ale no co zrobimy. Z Ajaxem. Szybkiem. 2-2. 400 remis. A szkoda gadać, no. Gram na Chelsea jeszcze, więc beka. Pierwszym składem wyjdziemy i będzie jak będzie. Na nich to możemy sobie przegrać, ale reszta to były jajca. No i co? I remis. No i na nich remis, a na Midland się wypierdalamy. No to jest nielogiczne w ogóle. Nie wiem jak ta kariera działa, ale irytuje mnie to lekko. To nie wygląda tak jak powinno wyglądać. Według mnie to jest giga losowe i mały wpływ się na to ma. Dlatego też tak na speedrunie trochę to robię. Bo nie widzę żadnego wpływu. Nieważne co ja zrobię, tak się dzieje to samo. No, gram na Nets. No, tu już trzeba zmiany porobić. Kto ma mniej? St. Just zagra Anderson. Moder ma mało, zagra on i tu zagra Koren. Tu jest Paula. I tu Scarlett nie zagra. No i co w tym meczu? 2-3. Paula strzelił, spoko. Mijań z Zejhiel też. Fajnie.
Ważę się do przodu. Co, okienka transferowe? Tam się budżet nie zmienił, więc nie ma co tutaj patrzeć. Nikt się po naszych nie zgłosił. Mi się wydaje przynajmniej. No nie, nikt się nie zgłosił. A jak office? No, ściany się nie zmienia. Akademia. Tu możemy zobaczyć. Potencjały tylko zobaczę. Jak będzie wysoki, to będę zaglądać. Jak nie, no to w dupę to mam. Musi być naprawdę wysoki, bo inaczej to nie ma sensu. Mi się nie chce na to patrzeć, tak szczerze. Nie wiem, czy w ogóle powinniśmy patrzeć, jak to jest prawdopodobnie ostatni sezon. Chyba, że nie wiem, nagle się dostaniemy jakoś kiwie, jak. No to była dobra cena, ale bez sensu. Nie, no odpuszczam. Bez sensu, gramy Last Dance i tyle. Tu przewijamy, może kogoś wezmą. Się zgłosi czy coś. Czy kariera uda nam? No, ciężko powiedzieć, bo nie poszliśmy mocno do przodu. Dużo lepiej wyglądamy niż wyglądaliśmy. Ekipa fajnie sobie radzi. No bijemy się o topkę, tak? A byliśmy takim średniako dołem tabeli, więc tak można powiedzieć, że sobie radzimy, ale czy na tyle, ile byśmy chcieli? No nie, niekoniecznie. Zrobiliśmy hitowy transfer, więc też to jest ciekawe. Coś się wydarzyło w tej karierze, ale nie, nie o tyle, co bym chciał bardzo. Jest trochę smutne, ale no życie, no. Żyćko. Spróbujemy jeszcze powalczyć. Albo w Europie, albo chociaż tutaj w lidze. Drugiego miejsca jeszcze nie mieliśmy, ani pierwszego. A 400 remis, to nie ma sensu za bardzo. Mówię, irytuje mnie to, bo praktycznie wpływu na to nie masz, że ty remisujesz każdy mecz praktycznie. Patrzcie na tabelę ligową. Mamy 8 remisów. 8 obsranych remisów. Twente jeszcze ma. A tak to Ajax jest blisko, Willem ok, czyli dużo ogólnie jest remisów. Ale nie ma w normalnej lidze aż tylu remisów ogólnie. To, że tutaj w tej karierze tak jest, to nie znaczy, że ogólnie tak jest, bo tak nie ma. Na mecz daje, to możemy zmianę lekko porobić. Trzeba powoli tego Korena wpuszczać i tutaj Landa możemy wpuścić. Kogoś jeszcze chcemy? Paula niech zagra sobie. Bo ja mu ufam, akurat przegrywamy 1-0. No i ogólnie wszyscy zagrali podobnie, średnio słabo, więc na dziurę. Zrobić tak, kalendarz. Przewinąć te 2T. Jestem ciekaw, jakie wyniki będą. Przewiniemy szybciej, żeby, bo jestem ciekaw, czy to coś zmieni, czy nadal będzie tak remis. No 2-1 tu jest, tak? O nie, 2-0 przegraliśmy. Ok, ciekawe. Drugi mecz. Przyjmam. Okej. Okay. Tam było 2-0 przecież napisane, a tutaj było 2-1, tu 2-0. No i dwa mecze w dupę. Czyli 3 pod rząd przegraliśmy. Już mamy trzecie miejsce. Według mnie to w ogóle nie ma sensu. Mnie to wkurwia, tak szczerze. Co teraz zagram na Feyenoord? I prawdopodobnie jak wejdę w symulację, to będzie remis. Nie patrzcie, będzie remis jak chuj. I bum. Nie, przegrywamy. Jeszcze gorzej. Ja pierdolę, ale to nie ma sensu, nie? Tak to jest kurwa nielogiczne, że nagle przepierdalasz wszystko i tyle. Nieważne co byś zrobił, tak wszystko przejebiesz. Macie analizę. Może w końcu się przełamiemy i co? Wow, 2-0. Z jakimiś kasztanami, niesamowite. Pierdolę, jest tak nielogiczna gierka, że to jest hit. Muszę sobie ponarzekać, bo naprawdę na to patrzeć nie mogę. Jest tak przykre, że tak się dzieje. Zero, kurde, logiki.